Główna atrakcja Nocy Muzeów w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Liczący około 3,5 tysiąca lat, diadem znaleziony na świętokrzyskich ziemiach. Z badań na trasie drogi ekspresowej S7 w miejscowości Brzegi, niedaleko Chęcin, podczas badań takich ratowniczych, wyprzedzających budowę samej trasy, został odkryty. No i później cała długa droga właśnie badania różnego rodzaju fizykochemiczne, badania prześwietlenia na przykład. Trzeba sprawdzić było, jaki jest jego stan, żeby wiedzieć, jak go zakonserwować w międzyczasie. Także poszukiwanie różnego rodzaju analogii, porównań do innych zabytków, żeby można było ocenić jego wiek. O wszystkich badaniach i pracach nad diademem opowiadały panie, dzięki którym dziś można podziwiać to niezwykłe znalezisko, profesor Halina Taras z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Elżbieta Nosek, konserwator zabytków. Diadem nie bez powodu omawiany był w muzeum. Wielki sukces, że on teraz w takiej postaci może być w naszym muzeum, będzie ozdobą naszego muzeum niewątpliwie. Diadem to ważne odkrycie, zwłaszcza że został znaleziony w terenie, a nie, jak to ma miejsce w większości przypadków, w grobowcu. Profesor Halina Taras z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie przekonuje, że diadem dostarcza nam wiele cennych informacji. Ozdoba głowy, bez wątpienia głowa zdoby, ale niezwykła ozdoba głowy, ponieważ na to niezwykłe składają się rozmiary, wysokość tej blachy i symbolika, która pojawia się jako ten motyw zdobniczy. Ta symbolika odnosi się do takich właściwie ogólnoindoeuropejskich, nie tylko motywów solarno-lunarnych, które miały rzeczywiście wymiar religijny. A więc możemy przypuszczać, że z racji tego, jak ten przedmiot wyglądał. Aby można było podziwiać diadem w obecnej postaci, konieczne było przeprowadzenie wielu żmudnych prac. Kierowała nimi Elżbieta Nosek. Dla mnie to jest... Daje mi gigantyczną satysfakcję, bo jak ja to zobaczyłam po raz pierwszy, pokazała mi pani Halinka, to miałam, powiem, ambiwalentne odczucia. Jedne to było to, że dotykam czegoś, co było zrobione 3500 lat. Było symbolem jakiejś władzy, przechodziło. Ludzie, dla kogoś to było bardzo ważną rzeczą. A z drugiej strony to było, powiem, trochę strachu, obawy, zgniecione, stłamszone, powzwichrowane. No i tak stary metal, jak to rozprostować, co z tego zrobić? Udało się wydobyć prawdziwy, bezcenny skarb, którym muzeum może dziś się szczycić. W ramach Nocy Muzeów uczestnicy mogli zwiedzić podziemną trasę turystyczną.